Za jakie grzechy? Godzina, o 8 wieczór, Hulk Music. Za jakie grzechy? W ulicy w Praze 5. To jest naprzeciw Sosnowskiemu nadrzeżu Wuleklí a Kisek. Dneska o 8 wieczór Hulk Music. O, do Roztoku dostawiliśmy, jak Milusio. Czytała Greenhorn na koncert za. To teraz tylko dojechać do. Jak Milusio. I teraz mamy kursik w nocy. Ale czas to nam się nie skończy w ogóle? Zaraz. Nie, jeszcze kupa czasu. Jeszcze kupa czasu, moi drodzy. No ale akcja była sroga. Jedziemy pod prąd. A co? Będziemy się patyczkować. Skręcamy ino w prawo. Boże, to jeszcze nie tutaj. Oby nikt mi się nie wtrynił. Dobra, jest pusto, można jechać. Przejechałem na czerwonym, ale w tym momencie czerwone to nie jest problem. Kurw. Cholera. God damn it. Moski, ty w dzień jeździć nie umiesz, a chcesz w nocy jeździć? No nie mam wyboru, jeżeli o to chodzi. No to wychodzi na to, że nie mam wyboru. Te 700 euro to opłata za fast travel, a no... Ono jest. Nie głupia opłata. Ja, tutaj jest. Nie, to nie ten plac. Wow! Dobra, czysto. Słupy z aluminium. Synek, moja babcia lepiej jedzie, wiesz? Wiem. No właśnie, wiem. No bo to trzeba jakoś zaparkować, więc zaczynamy kolejne jaja pod tytułem Parkowanie Moskita. Po ciemku! Kurw, po ciemku, to będzie dobre. To będzie dobre. Kto ci dał prawo jazdy do tej gry? No właśnie, nikt mi nie dał. To jest chyba w tym wszystkim najgorsze. Wszystkim właśnie to jest najgorsze, że nikt mi tego prawka nie dał. Dlatego jeżdżę jak jeżdżę, tak naprawdę. A dobra, sobie tutaj wyprostujemy i będzie dobrze. Prostuj. Prostuj jeszcze. Wow. Dobra, nawet ruchu jako tako teraz nie utrudnia, więc nie jest źle. Nie zakręcaj! Okej, dobra, teraz jest dobrze. Życzę, abyś się wydupczył. Jak to wydupczył? Jezus Maria, co za słownictwo. W stosunku do osoby streamującej, nie ogarniam. Prostujemy kółeczka, prostujemy. I teraz ładnie parkujemy. Jezus, nie tak, że ciamajdo. Jebni enter. Nie, kurde, nie tak. A w sumie dobra, to można... Można jakoś tam na swoją korzyść przychylić. Bokiem dawaj bokiem. No, teraz muszę trochę wykręcić. Tyćkę mi nie wyszło. Boże, jedyne strony mi się walą na klawiaturze. Jak jadę. Nie jest to fajne. No teraz prościutko. Teraz prościutko i dojedziemy, naprawdę. Nie tak! Trzeba wyprostować. No i do tyłu. Zmieścimy się. Dobra, zmieścimy się, nie jest źle. Uff. Powinniśmy dać radę teraz z wyjechaniem. Z wjechaniem. Albo i też nie. Wow, co ja robię? Boże jedyny, co ja robię? Jezus, co ja robię? W San Andreas byłoby łatwiej, no na pewno. Okej. Okay. Aż kurde, nie mogę wtrafić. Kama Sutra dla ubogich. O. Kurde no, miota nim jak szatan. Tak blisko, a tak daleko. Dobra, prostujemy i jedziemy. Nie no, teraz to muszę trafić normalnie.
Zaraz, trzeba trochę wykręcić. Mam nadzieję, że w dobrą, tak, w dobrą stronę wykręciłem, okej. Może nam teraz to zaliczy. O, właśnie, o! Cud, miód i malina. Daj Pameli zaparkować, założę się, że ona lepiej se poradzi, no, no bardzo możliwie. Bardzo możliwie. Z kim ja pracuję, tak by powiedzieli twoi szefowie. No możliwe. Dobra, troszeczkę mieliśmy kar, nie powiem, że nie. Trochę szkód, ale nie było tak źle. O, zdobyliśmy poziom, co możemy dać? O, mniej paliwa możemy spalać. To byłaby niezła oszczędność, powiem wam. Okej. Kup last auto. O, mogę jechać do dealera, aby kupić last auto w Szczecinie. O właśnie, o to mi chodziło. O! Ej, dobre autka. Dobre autuszka. Co my tu mamy? Mamy różne autka. Ile one kosztują? 10 tysięcy... Nie, zaraz, 10 tysięcy to ja mam. To jest 140, 150, 160. Jakbym wziął kredyt, to bym mógł to autko zabrać. Kupić. Tylko musiałbym wziąć kredyt. Nasztaluj konfiguracjo. Aha, i można sobie skonfigurować autko, no tak. No tak, można sobie skustomizować, jak to ładnie powiedziałem. O, weźmiemy czerwone, bo jak wszyscy dobrze wiedzą, czerwone auta są najszybsze. Można sobie tutaj różne rzeczy w ogóle zrobić. Ej, dobre. Coś możemy jeszcze ustawić? Nie, ale możemy na przykład pousuwać sobie rzeczy. Z tego co rozumiem. Na przykład to możemy usunąć, lusterko możemy usunąć, a możemy też dać... fabryczne, długie, duże. No muszę pożyczkę w banku wziąć, jakby nie patrzeć. Wow, no w ogóle światła zgaszać. Można cyknąć fotkę, o proszę. Nie no, profota, nie? Jak z magazynu dla tirowców. W środku też można trochę rzeczy zmienić. Nie no, dobra, no teraz nie kupimy auta, bo nas nie stać. Byśmy musieli wziąć... Musimy wziąć kredyt. I no, kredyt trzeba wziąć. Kredyt mamy tutaj. I możemy tak, wziąć 100 tysięcy kredytu. Albo 400. Tylko, a nie, nie mogę 400. Mogę maksymalnie teraz 100 tysięcy kredytu wziąć. Ajajajaja. Bank, nie dawaj mu kredytu. Bzyknąć fotkę. Ha, pisze Pamela. Może tak pisałem, potem jeszcze sprawdzę. No dobra, bierzemy pożyczkę. No i co, i kupujemy auto. 35 rat, po 2... Boże, jaki w ogóle procent tutaj jest? 18% kredytu. Kuźwa, zdziercy. Zdziercy jak jasna cholera, nie? Chwila, ja tu zaraz obliczę sobie. 2887 razy 35. No czemu się nie liczy? 2887 razy 35. Ej, coś tu kuźwa nie gra. To mi wychodzi 82 tysiące. Czy ja coś źle policzyłem? Zaraz. 2887 razy 3... Nie, podzieli, Boże, ja podzieliłem, nie pomnożyłem, Boże jedyny. Razy 35. 101 tysięcy. Coś mi tu śmierdzi. Christo, mój mod, dostaje timeouta za swój durny tekst do Pameli. Coś mi tu nie pasuje, coś tu podejrzanie. Że co, że tylko
1000 euro kredytu? Nie, coś tu śmierdzi. A, bo to... Nie, no tak. No bo 35 razy 2887 wychodzi 101 tysięcy. Dealer Rust Outów, no właśnie, no i teraz mamy dealerów. Tak, jak chcę do dealera pojechać? Dopoledne od mikrofonu sobotního dopoledního vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller. Na programu teď máme dvojici písniček od zpěvačky, která se v roce 2011... No i dobra, máme 110 tisíc ojrosów. Reba McIntyre, shodou okolností... Zbyt wiele nie kupimy za to. ...jeden z pořadů zadáno pro legendy v sobotě... Ale możemy kupić sobie naszego własnego traka. Ktoś powiedział, że wdałem kierownicę po prawej stronie. Co wy gadacie? Przecież po lewej jest, o co chodzi? Kariéru začala sice v 70. letech, ale docela dlouho... Spamiętaj ekran. Jezus Maria. Dobra, to trzeba dostosować nasze autko, zanim je kupimy, nie? ...řadu hitparádových vítězství a její alba se moc dobře prodávají. A tu zbyt wiele i tak nie możemy zrobić. Silnika też nie możemy zmienić. Obejrzyj ształowaniu. Że co? Dcery vedla zase naopak k muzyce. Potwierdź... Aha, że w sensie zmiany potwierdzamy. Okej, okej, daj. Czaję, czaję. O... Aha, dobra, tu można zmienić, dobra. Czaję, w sensie tu można zmienić kierownicę, po której jest. Nie no, czerwone aucicho, no nie ma bata, nie? Czerwony the best. Jakby nie patrzeć. Zamontujmy też sobie tutaj to. Co to nam w ogóle daje? Czy to w ogóle pisze, co tam daje, czy tylko to jest wygląd? Czy to jest tylko wygląd? To daje, czy to są światełka? A czekajcie, to są halogenki. Ej, dobre, dobre, można sobie halogenki wstawić. O, będziemy mieć lepszą widoczność. A, dobre, dobre. No i więcej nic na razie nie zamontujemy, więc okej. Okay. Zatwierdzamy wybór. To jest światła, ja wiem, to są światła. No i dobra, kupujemy tak, Majestic Across Low Roof Sleeper. Seria Across, podwozie 4x2. Jak 4x2? W sensie, że jak? 4 koła, 2 napędu? Chyba ta. Może potem podwozie sobie zmieniać, tam później jak będziemy mogli. Kabina taka, kierownica z prawej strony. Jak z prawej strony? Z lewej! Kuźwa. Z lewej jest, o co chodzi. Lol. 4 koła 2 osie. Aha, no to tak, 4 koła 2 osie. No to może i tak być też. Siła motoru to jest 320 koni. Moment obrotowy jest 1650 Nm. Aha, skrzynka biegów 12-biegowa. Zbiornik paliwa 600 litrów. Farba Dark Scarlet. No to jak gdzieś ktoś nie wie, jaka to jest farba, taka czerwona, to jest Dark Scarlet. No to kupujemy. Dziękujemy, żeś kupił u nas swoje pierwsze Last Auto. Przyć zaś. Oh yeah, mamy własne autko. O, tak, to jest to, na co wszyscy czekali. No nie wiem, Moski, dla mnie to nadal czerwony, pisze Fito.pl. No jest to czerwony o nazwie Dark Scarlet. Jakbyś nie wiedział. No. Dla mnie to może być nawet straczkowaty. Nieważne jak go nazywałem, to będzie dalej straczkowaty. No dobra, wjedźmy do naszej bazy. Naszym last autem do naszej bazy. Wjedźmy. Aha, powoli, powolutku, spokojniutko. Okej. Okay. Wcisk Nefel, co by pokludzić ten garaż. Aha. No i dobra. Srogość maluśki. Jestem maluśko srogi. O mój ty Boże jedyny, za jakie grzechy. A, i co to jest? Produktywność w tym tygodniu. Aha. No to jest chwila. Całkiem zaopatrzony garaż takiej srogości powinien zarabiać tyle pieniędzy za tydzień. Lajsta pokazuje, jak ten garaz wi się radzą. Dud, Moski, zmień na polski. Nie, to nie będzie to samo wtedy. To nie będzie wtedy to samo.
No i dobra, jak mogę... Obezdzi mapę... Widok tabule, produktywność zerowa, menadżer last outów. Ej, dobra, jak wszystkie te potem hard tracki, ta gra się robi coraz lepsiejsza, nie? Naprawdę coraz lepsiejsza się ona robi, przez to właśnie, że robi się coraz więcej opcji, coraz ciekawiej się robi. Tylko nie chciałem z mnie wyjść. Tylko ja chciałem jakiś kurs znaleźć. Gipko Rajza. Chcesz od razu wejrzeć do tego garażu? Że co? Że jak? Co to? Pip? Czeski? Nie, śląski. To jest dalej demo. Tak, tak, my nadal demo męczymy. Aha, dobra. Anons. O właśnie, teraz mogę rynek towarów, mogę sam sobie przywozić rzeczy. Używaj swoich włosnych naczyniów i szporuj pieniądze na swojej firmy. Załaduj towar i zawisz go bezpiecznie. Mój ty przenaświętszy Boże. Kosmos, po prostu kosmos. Dobra, jedziemy do Rostoku. W letech 85 až 92 měla... To je demo, jak píše Pamela, tak, to je demo. Ku příkladu. No a pak už to pokračovalo takhle dál a dál. Reba McEntire... No dobra, to jedziemy do Rostoku, Style Auto... Nie znam. Z tomatami jedziemy. O, z Poznania do Berlina. Ale zaraz, jak wezmę Poznań Ber... Nie, to jest głupie w sumie. No tam jeszcze muszę dojechać w sumie, nie? Więc to jest... chyba. No, to będę musiał tam dojechać, a tak pojadę do Szczecina i pojadę sobie do Rostoku, tak? No, dokładnie, więc pierw muszę w ogóle naczepie załadować i dopiero wtedy mogę jechać. Więc to tak, jak jest kiepska opcja. Chwila, jak tam w ogóle moje światełka? O, ładnie dają, ładnie, ładnie, bardzo ładne światełka zamontowałem. Hamuj, hamuj! Załadź sobie jakiegoś Ślązaka do tych streamów. No ktoś tam jest jakiś Ślązak, gdzieś tam na streamie się czai. Jakiś tam Ślązak na streamie się czai, więc nie jest źle. Zaraz, bo ja tam nic nie widzę. Dobra, blinkacz lewo. I jedziemy. Wow, trochę się... Trochę wymusiliśmy pierwszeństwo, ale nie ma tragedii. Ale dobra, teraz pracujemy na własny rachunek, moi drodzy. Jest już git, jest już fajnie. Dobra, blinkacz w prawo, bo zjeżdżamy od pierwszą w prawą z ronda. Więc wpadałoby włączyć blinkacza. Jedzie siłą woli. Jak? GG easy. To jest przesadyzm. Zaraz, czyli co, teraz w lewo, tak? Czyli ja muszę lewy pas zająć. Blinker, nie blinkacz. Ja wiem, że blinker, tylko tak mi się blinkacz jakoś tak łatwiej mówi. Blinker w lewo. Dobra, muza. Pokaż swój dom. No właśnie nie widać go. Mamy, macie tu w ogóle wał... Tu jest ogólnie rzeczka. Zaraz wam zdemonstruję. Tu macie koniec trasy, tam jest rzeczka. To idzie Odra. I teraz za Odrą macie wały Chrobrego i ogólnie... Znaczy no w sumie no nie, to nie są w sumie jako tako wały Chrobrego w sumie. Trochę skłamałem was. Jakiś mały ten Szczecin. Kiedy to przed rondem się kierunkowskaz zdaje? Sad Creeper, jak skręcasz pierwszą w prawo, to możesz dać kierunkowskaz. Nie musisz, ale możesz. To wtedy nie jest błędne użycie! O, tu macie trasę zamkową. To znaczy ten wielki, taki dziwny most, czy coś podobnego, to jest trasa zamkowa. Zaraz, gdzie ja jestem w ogóle? Zaraz, bo ja się zgubiłem. Chwila, ja źle pojechałem. Zaraz, ja źle pojechałem. Cholera jasna. Gdzie ja trafiłem w ogóle? Możesz, ale powinno się dać, jak już jesteś na rondzie. Tak, jak jesteś na rondzie, tak, ale na rondzie jesteś na przykład 3 sekundy. To dasz, co, sekundę przed zjazdem z ronda, jak jedziesz, jesteś na rondzie? Co to w ogóle jest? A, to jest dealer last outów, Dobra, to mi nie potrzeba. Boże.
Dobra, nie patrzę, wbijam się na Hama. Ekresowy Polak. Gdzie ja w ogóle jadę? Aha, ja tam mam do Transinetu podjechać. A. Ale wioska to nie Szczecin. No, Szczecin to wioska z tramwajami, więc... A, dobra, ale zaraz kończymy. Zrobimy tylko ten ładunek i skończymy na dzisiaj. Przynajmniej jeśli chodzi o Eurotrucka na razie. Zdecydowanie. Moski dawaj Happy Wheels. Nie no, bez przesady. No, podjeżdżaj. Aha, enter. I miałem tą robotę wziąć, tak? Wszystkie są do Rostocku, a ta jest najlepiej płatna. Pamela, wieziemy... Chyba jabłka jest, z jabłkami jedziemy, co? Z trzcinami nie. Moskit CC, pamiętam. Będzie jakiś inny stream potem, może Daisy? Pomyślimy. No dobra, trzeba pod na czebę podjechać. Spróbuję to zrobić z widokiem stąd. Moskit, zagrasz w rosyjską ruletkę. Nie. I teraz musimy jakoś tak wycofać, żeby wtrafić w tą naczepę. A kiedy Black Mesa? O Jezus, to jest dobre pytanie. Ja pamiętam o tym, trzeba to jakoś... Znowu... Ej, dobrze idzie, dobrze wyjeżdżam. Nie jest źle. No trochę może krzywo. Dobra, gra tego widzę nie zaliczyła, więc trzeba wyprostować i trochę poprawić. Zrobić małą korektę. Okej, cofamy. I... No, jest! O, jak ładnie się podczepiła. Okej, Moskit zdałeś, dzięki. Wiem o tym, że zdałem. No to co, jedziemy. Jedziemy z koksiurem. Skręcamy w prawo. I jadymy na Rostock. Ej, dobrze byłoby się nauczyć trochę zwrotów po śląsku. Jadymy, to znaczy jadyma, ja mówiłem jadyma, to już widzę, że błędnie mówiłem. A w takim przypadku jadymy. Jakie są jeszcze fajne powiedzenia? Znaczy takie słowa po śląsku, które łatwo można zapamiętać i używać. Zrób skok Feliksa w KSP. Ej, to nie jest głupie. To nie jest głupie. No i co? No zielone. No, w końcu. Grasz padem czy klawiaturą? Na klawiaturze gram. KSP nie ma balonów z helem. No nie ma, ale można jakoś to, powiedzmy, że udawać w cudzysłowie. Jakoś tam udać, że są. Czy może już jest, jakiś moc na balony. Ale Felix przeżył. Moski, dawaj, dzisiaj przejdziemy Castle Crashers. No nie wiem, to raczej Castle Crashers dzisiaj nie odpada, ale może jutro? Twardy, może jutro, jasne. Czysto, jadyma. Jadyma. I zaraz blinker w prawo. O, teraz. I skręcamy. Teraz postaram się jechać bardzo ładnie i przepisowo, żeby nie było. No wyłącza się blinker, wyłączaj. Dawaj Castle Story. No nie mam Castle Story, kurde. Moskit, pogadaj z widzami. Ej, to nie jest głupi pomysł. Wiecie co, to nie jest głupi pomysł. Może nawet by w tym Eurotrucku coś takiego skombinować, bo ta gra jest taka, że to można grać i gadać spokojnie, bo to i tak zbyt wiele się nie dzieje. Pirać Castle Story. Nie będę piracił Castle Story. Dawaj Kerbale. Trzeba było jechać środkiem ronda, w końcu jesteś większy. No trzeba było. To nie symulator, tu nie ma dziur. No w sumie trafna uwaga. Kiepski symulator, kiedy nie ma dziur w polskich drogach. Że niby takie CB radio. O, właśnie, takie CB radio. To jest dobre. Bez kitu, to jest dobra myśl. Bez kitu. Paliwa mamy full, więc nie ma co nawet tankować. Więc jedziemy prosto przed się. Wciśnij H. Może być? Zadowolony? Mobilki. Ej, czekajcie. Ja mam pomysła. Mam pomysł. Kto chce, niech wpada na suchy TS.pl, na tym spika. Ja wejdę na swój kanał, ja mam tam swój kanał na TS-ie. I kto chce, może wejść i pogadać.
Jak naprawdę ktoś chce, to jak najbardziej może pogadać. Tylko niech da znać, bo to w takim przypadku nikt nie od razu nie mówi, tylko powie, że będzie tutaj, bo ja muszę tutaj w takim przypadku kilka rzeczy skonfigurować. O Jezus! Awazis, hasło, tak. Albo inaczej, kto będzie chciał, niech się uderzy do Awazisa, bo wie, że Awazis mnie słucha, i niech z nim tam uzgadnia co i jak. Awazis będzie tam kierował wszystkich do mnie. Naprawdę, tak może być. To będzie dobry plan. Niech Awazis tutaj mi zam... Powiedzmy, że... Boże, ktoś mi coś napisał na tym speaku. Boże, ty, no co tam... Co tam jest? Awazis. Poczekalnie utwórz. Aha. A jak zrobić poczekalnię w tym speaku? Boże, potrzebuję kogoś ogarniętego do tego. Czy jest ktoś na TS-ie ogarnięty? Kurde, nie ma. Trasek, może ty to byś się chciał, bo się nie chcę teraz tym bawić. Na... nie wiem. Dobra, tym się... Boże, ktoś chce, to nie wchodzi po prostu na Moskit GP kanał i tam jest w tym momencie hasło admin 1. Dobra, jedziemy. Jako streamer możesz... Co tam pisze Awazis? Jako streamer możesz chyba rzucać ludźmi. Tak, rzucać ludźmi. No w coś tam mogę pewno. Okej, to jedziemy. Jedziemy. Jakiego TS-a powiedzieć, bo nie mam akcji pobrać. Pewno trójkę, no tak mi się wydaje, że chyba tak. To jest chyba trójeczka. Tak podejrzewam. No dobra, jedziemy na Rostock. W sumie skręcamy w prawo. Blinker w prawo i zwalniamy, bo jest Ausfahrt. Ausfahrt, czyli zjazd. Jakby ktoś nie wiedział, Ausfahrt to jest zjazd. Chociażby z autostrady właśnie. Wciśnij Moski, wciśnij te. Jakie trole. Lewa czysta, skręcamy w prawo. Niech kupi traktor. Moskit Mosz Garus w chałupie. Co to jest Garus? Co to jest Garus? Garnek? Nie mam pojęcia. Zapamiętałeś, co robi te. Dobrze, bądź czujny, bo każdy chce cię trollować. Będzie chciał cię trollować. Ja to wiem! Garus Wakarian. Nie, to nie o to chodzi, chyba coś przeczuwam. Słoneczniki, a, pomału już słoneczniki były. Kurde, ja przegapiłem słoneczniki, ale zaraz znowu będą tutaj na trasie. Przyjrzyj się widać, że chyba... Ej, to są Niemcy? Boże jedyny. O, czekajcie, ktoś jest. Pinky, ja cię tylko podgłośnię i zaraz będziemy mogli pogadać. Czekaj chwilę, czekaj. No będziesz pewno cicho. Spoko, spoko, cześć. Witam cię. Z czym tutaj do mnie uderzasz? Jest z czym, wbiłem teraz tylko na chwilę. Aha, czyli co, tak sobie wbiłeś? Tak, tak. Nie, wchodź, zobaczyłem na YouTubie, że napisałeś na streamie, no to wchodzę na... Twitcha, wpisuję Moskit GP, no i jest. No i jesteś. No i na, jakim czytem trafiłeś na tym speaka? Pinki 2K9, mój nick na czacie i spytaj mojej IP mi dał Awazis. Aha. No. Jak ci się podoba Euro Truck Simulator w wersji śląskiej? Może być. Może być. A czy powiem ci tak, ja mam taką opinię, że jak mówiłem na początku streama, że ile Euro Truck Simulator 1, czy tam inne te hard trucki były fajne, o tyle dwójeczka Euro Truck Simulator i wersja śląska to kompletnie nowy wymiar rozrywki. Naprawdę. Znaczy ja naprawdę, ja kompletnie nic nie mam do Ślązaków i do ich języka. No ale po prostu jak się jest ze Szczecina czy jakiejkolwiek innej części kraju, gdzie gwary jako tako nie ma, a przynajmniej takiej, no to kurde, to się robi naprawdę wesoła rozrywka. Jakiś dołączy do nas jakiś haba. Tak, jakiś werk, który się boi odezwać. Tak, werk też się boi odezwać. Ale najlepiej, wiecie co, robimy tak, że niech najlepiej jedna tylko osoba naraz, ewentualnie maksymalnie dwie rozmawiają ze mną, bo wtedy się może no, nie będzie jeszcze taki kocioł. Mordor totalny. No. To coś ciekawego masz do dodania na naszym gadaniu po śląsku? Że... Nie, w sumie to nic. Sam jestem ze Śląska, pęci. Aha? O, Miłusio. Tak.
A, to dla ciebie to w sumie może nie być aż takie śmieszne to wszystko. Jak na przykład dla mnie, bądź dla innych widzów, nie widzów. Co? Nie, ja już się przyzwyczaiłem do takich typów. Aha, no widzisz, no tak jak wiesz, no tak jak z czeskim. Czeski też jest zabawnym językiem. No, dokładnie. I o ile się go nie zna, jak go się zna, to już co innego, tak? No. No więc właśnie. No dobra, to jakby co to mam, że nie obrazić, no to może ktoś inny by jeszcze chciał zabrać głos. No spoko, ja... To jest tutaj nie... na TS-ie. Się nie bójcie, gadajcie. No, gadajcie, gadajcie. Reveal się tutaj teraz na razie odblokował, odmutował. Reveal, coś powiesz? Revel czy Revel, nie Reveal? Aha. Za młody jestem. oj tam za młody, no. Każdy był kiedyś młody, jakby nie patrzeć. O, haba się rozłączył. No i co? Na TS jesteście, a nic nie mówicie. No co to ma być? Panowie. Jak się staracie? To mi się kazałeś zamknąć, to się cicho. Znaczy ja ci nie kazałem się zamknąć, tylko ja wie, powiedziałem, wiesz, że... Żartuję. O. Kurde, no gra jest po prostu przekozacka. Naprawdę, ja pamiętam, jak grałem w te pierwsze hard tracki, jaka wtedy była w ogóle na nie... jaki był na nie wtedy szał. Wszyscy w to grali wtedy praktycznie. Nawet osoby, które nie lubią, powiedzmy, samochodów, tirów i tym podobnych rzeczy. Mm. No i wtedy też był ten element tam ekonomiczny. Nie tak rozbudowany jak w tym późniejszych, na przykład LT Whistle of Steel itp., nie? No. No, ale także był tam jakiś element ekonomiczny, no a teraz to kurde. Szkoda, tylko mogliby się naprawdę postarać, żeby te miasta były choć troszeczkę większe. Ja wiem, że to nie jest takie proste, że to wymaga dużo pracy, no ale jednak dwie ulice na krzyż w takim Szczecinie, Berlinie, Poznaniu czy Wrocławiu, to jednak trochę mierdzi, nie? No tak. To jednak jest troszeczkę średnia sprawa. A powiedz mi, jak tam na Śląsku się żyje? A różnie, czasami łatwo, czasami oddycha, nie. Znaczy tam w ogóle macie jeszcze płuca, czy jakieś tam coś innego sobie wykształciliście? A czemu? No nie wiem, jakieś tam kopalnie, nie kopalnie. A to gazy, nie, to gazy, nie. Smrody, nie smrody, nie wiem, ja tam nie... Wiesz, ja nigdy na Śląsku nie byłem, więc się pytam, nie? Czy nie, no ja nie wiem, czy jest w ogóle jakaś kopalnia na Śląsku, jak tak, to nic o niej nie wiem. Aha, to ja taki po prostu niedouczony jestem. Albo ja. No w sumie jest też taka możliwość. A, dobra, ile mamy jeszcze do celu? 60 km. To jeszcze jest chwilka, parę minutek dosłownie. Ile trzeba mieć, chwila, tu już piszę na czacie. Ile lat trzeba mieć, ażeby wbić na twój kanał na TS? No dobrze mieć chociażby nawet jeden roczek, tak? Ale dobrze mieć jeszcze umiejętność posługiwania się mową. To jest bardzo przydatna umiejętność na czacie głosowym. Ja tak w ogóle oglądam to, oglądam, patrzę na ten asfalt, jakoś nie mogę uwierzyć, że to jest Polska. No nie, jakby nie patrzeć, nie. Ja do ludzi w CDP staram się uderzyć, żeby mieć dostęp do tej gry, bo to będzie, to jest po prostu hit, naprawdę. To jest hit nad hitami. No widzę, fajne. Znaczy to jest fajne już, nie? Ja w jedynkę nie grałem, choć tak ciekawiło mnie, czy to jest w ogóle coś fajnego, to Euro Truck Simulator, ale dwójka po prostu to jest dla mnie, od wczoraj jest to pozycja obowiązkowa. Naprawdę. Pozycja obowiązkowa. Coś mówić wolno i auto jedzie, kurde, nie wiem. A, bo to jest chyba gorszy, to jest gorsze auto od tamtego, co poprzednio mieliśmy chyba, dlatego. Prawdopodobnie. Jak tam w ogóle stan naszej dostawy? Boże, jeszcze mamy... kupę czasu. Fajny pomysł na streama w ogóle. No? Tak sobie jechać i rozmawiać z widzami. No właśnie teraz tak, w sumie teraz tam ludzie na czacie wpadli, że w sumie to nie jest głupi pomysł. Mhm. No, to nie jest głupi pomysł, naprawdę. Takie pseudo CB Radio, nie? No. Naprawdę. W sumie dobre było, jakby kilka osób też grało sobie, nie, w to. Albo w ogóle, żeby tu ktoś na to wpadł, żeby był multiplayer w ogóle w tej grze, nie? No. Ja pierdykam, co to by... Kurde, nie. To... Czy to byłby kosmos? To byłby po prostu kosmos. Jedzie 5 ciężarówek. No. Konwój robimy ich i ciuły, no. Nie? Dobra, gdzie my jechaliśmy? Do Roztoku, tak? No to chyba jesteśmy już przy Roztoku prawie. Albo nie, to jakoś mieścina przy Roztoku chyba.
To chyba nie jest rostek. Ale mamy jakieś pole, nie pola, nie pola zasiane. Nie pytajcie się mnie, co tak naprawdę, co to są za pola. To jest zboże, słoma, czy cholera wie co. A tu nie wiem co. Ja tam się nie znam. Ja tam z miasta jestem, miastowy, na wsi to ja... Wieś to ja z opowieści znam. Zatrzymaj się. Dobra, blinker w lewo i wyprzedzamy. I zaraz będzie pewno czołówka znając życie. Nie zdziwię się. A to musimy liczyć na łód szczęścia. Dość spory. Dobra, zmieniamy na prawy pas, zwracamy. Bo trochę niebezpiecznie się tu robi. Wow, ładna w ogóle droga. Gra może ten Truck Simulator nie jest jakiś przepiękną, przecudowną grą, ale kurde, jak na swoje tam, powiedzmy, jakoś jak na swoją niszę, to wygląda i tak okej, no. Nie jest jakiś szał pał, ale robi swoje grafika, no. Będę musiał może pomyśleć, czy nie zainwestować w jakiegoś antyaliasinga, jakieś tam wygładzanie krawędzi. Czy da radę jakoś to tutaj odpalić, to. Moskit czatu nie czyta, czyta jak prawdziwy pro. Oj tam. Dobra, lewy blinker. My nie jesteśmy jakiś plebs, że będziemy w korkach stać. Prawda, panowie na TeamSpeaku? No. Prawda. No. Dobra. Skręt w lewo. Kiedy Kerbaladon? Nigdy. Im częściej wspominacie o... Im częściej o nich wspominacie, tym mniej mam ochotę w nie grać. Tak. Więc... Zaraz, ja mam tutaj gdzieś zjechać? Zaraz. Gdzie mam dojechać? Cholera jasna. Masz zamiar kupować nowego Most Wanted'a? Słucham? Nowego Most Wanted'a masz zamiar kupować? Most Wanted? Nie. Zaraz, Boże, ja źle pojechałem. Nie, Most Wanted raczej nie będę kupował. Znaczy ja kupował w ogóle nie będę, co do tego. Nawet nie planuję, bo dla mnie Most Wanted to nie była w sumie wcale jakaś dobra część serii. Gdyby był na przykład Underground 3, to bym kupił z miejsca, nie? Undergrounda 3 bym kupił po prostu z miejsca. Co to za gimbus na TS-ie? Jarpen też kiedyś był gimbusem. Każdy z nas kiedyś był gimbusem. Zresztą ty gimbusem to jesteś nawet i dzisiaj. Wow! Jarpen jest gimbusem całe życie. Dobra, nie było stuczki? Nie było, na szczęście. I co, teraz w prawo, tak? W prawo. I teraz mamy najlepszą część każdej trasy. Zaparkowanie na czepy. To będzie dobre. Moskit. Słucham. Moskit pilot z lewy. Słucham. Moskit pilot z lewy. Aha. Okej, ładnie. Tyłem sobie zaraz wycofamy, bo niestety ja ładnie nie umiem łamać naczepy naszego zestawu drogowego. O, bardzo ładnie. I teraz tylko prosto wrócić. Boże, wyprostujmy kierownicę. I teraz tylko jechać do tyłu prościutko. Ej, to ma... To da radę. Da radę nawet równo zaparkować. Ojejku, nie wierzę sam w sobie. Czy mi to wyjdzie chyba prosto. Po prostu sam w siebie nie wierzę. O, bardzo ładnie. Nie no, parkowanie na 4 z plusem bym powiedział. Tylko zaraz, bo ja zaraz coś zepsuję i będzie tyle z parkowania. Moskit, zrób Starcrafta z widzami. No, to nie jest też głupi pomysł. Ej, no proszę, za pierwszym razem ładne podejście. To ja rozumiem. Kurde, nieźle. O, cześć Narabek. Co tam słychać u ciebie? Kupiłeś tą grę, która jest pożeraczem czasu, który się boję kupić. W sensie Truck Simulator? Yes. Nie, na razie gram na wersji demonstracyjnej, wiesz? Na razie gram na wersji demonstracyjnej. Się tego zakupić, bo... Nie, ta gra jest dobra, naprawdę. Wiem, że jest dobra, dlatego się boję kupić. Tylko no, trzeba grać w nią na śląskiej wersji językowej, bo tak to nie ma żadnego wyzwania ani frajdy. Znaczy jest, tak? Ale troszeczkę, powiedzmy, że na innym poziomie. Ja mam kurczę kierownicę... O Jezus, ja też chciałem mieć kierownicę. Logitecha, ten G29, 929 stopni obrotu.
Jak chcesz, mogę ci sprzedać. Nie, dziękuję. Bo kurde, mało gra ma ten, a się kurzy. Boże, są w ogóle jakiś menadżer firmy. Bo żeby garaż nasz śledzić, patrzeć jak to wszystko wygląda. Przepraszam, odbiłoby się po herbatce. Menadżer Last Outów. Nasze autka też możemy patrzeć, jaki tam ich przebieg wygląda. I możemy... Menadżer kierowcy. Micha Siarzyna. A, średni zysk wedle dystansu. 17,74 euro za kilometr. Tak bez jakiegoś szału. Boże, kto mi tam jakoś tam spamuje na tym spiku? No właśnie, tam, nie pisać, nie pisać. Jakie hasło? Moskit GP... O Boże, jedyny, admin 1. Jezus Maryja, zapomniałem. Wiem, bardzo ambitne hasło, ale na innym jest stać nie było. Moskit miał już kończyć, ale nie mówcie mu tego. O właśnie, byliśmy kończyć. Dzięki twardy za przypomnienie. Wiedziałem, że mogę na ciebie zawsze liczyć. A, streamowo, demowo zapisujemy. Po kilku mogę się ogłosić się na streamie. A co chcesz ogłosić? Mam do sprzedania kierownicę G29. Nie gadaj, naprawdę? No mam. No przecież mówiłem przed chwilą, mam. Wiesz co, nie słyszałem, wiesz? Nie, mam do sprzedania, bo się kurde. Zaraz cię wymutuję i tyle będzie z twojej reklamy. O, dobra, idę sobie. Jakby ktoś chciał, to bić do mnie. Dobra, jak ktoś chce kupić kierownicę Logitecha, jakoś tam G20 coś tam, to do Rapka pisać. A, dobra, na dzisiaj kończymy z Last Outami, z firmami i z Gesaktami, i może Gesaktami, to było firma, to było też jakoś tam... O Jezus, nie, kończymy na dzisiaj ze Śląskiem na razie, ja muszę jakoś się, nie wiem... Muszę psychicznie odpocząć od tego Śląska. Zdecydowanie muszę odpocząć. Jezus, Jarpen się pojawił. Nie Jarpen. Kennedy, Christo. Boże, Kennedy, co ty tu robisz? Witam cię, Moskitku. No, cześć. Chcę ogłosić, że sprzedam pralkę. A dobra, w dobrym stanie? Tak, dobra, Whirlpool. Aha. A jak tam kanapeczki mama zrobiła dzisiaj? Nie, już sam musiałem. Ojej, straszne. Sprzedam Opla. Krysik, już chyba Opla Resoraka. Sprzedam Bizona. Dobra, na dzisiaj panowie i pani kończymy. A, dobra, dzięki wszystkim za uwagę. Jeszcze do Euro Truck Simulator 2 śląskiej wersji i do naszego CB Radia jeszcze dzisiaj. Może dzisiaj. Jeszcze w ogóle wrócimy. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, czy kiedy, ale jeszcze wrócimy. A, kup pan toster. Noski, daj Daisy potem. Proszę mi tu się nie wtryniać, co mam puszczać. Do widzenia, do usłyszenia, pa pa. Moskit, a masz karę na